już snęło. Wyciągnęli czy nie? Słuchaj, nie, no będziemy wyciągać, nie? No. Tak. Ja chcę, żeby też na czwórce były, żebym go mógł robić. Siema, Marko, witam cię. Z waszej strony możemy już próbować? Słyszysz? Co? Z waszej strony możemy z naszej już strony próbować? Teraz możemy się, jak koleżanka się odsunie, to możemy już go podnosić. Dobra. Dawaj Sebastian, dobra. Dobra, lewa. Na Marka. Obserwujesz mnie, obserwujesz. Marek, podnosimy. Dobra, dawaj górę. Jak będziemy mogli wchodzić, to powiedz. Dobra. Bo tam ktoś tam nie wejdzie. Tylko chcę, żeby go już bardzo nie zabrać. Jeszcze raz? Dobra. Dobra. Mogę na sprzęt? Szynacze jest? Wkładamy do zespołu. No. Możesz zaznaczyć, że jest ewentualnie podpytajcie. Tak, ja tutaj sobie już idę. Dobra, plecak wasz, prawda? Oddaję, trzymajcie. Ja uciekam. Weź plecak. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Ratownik medyczny Marcin Borkowski. Dzień dobry. Pani powie, słoneczko, co się stało? Znaczy tak, ja wchodziłam na pasach na zielonym świetle tak. I z lewej strony skręcał ten tam Lubaszka, czy tam jakoś tam. Aha, a zatrzymała się Lubaszka, czy pojechała? Nie, no właśnie przyjechała, tak jakbym je staranował lekko. No. Ale jest on, czy pojechał? Nie, on tutaj gdzieś jest. Krąży. Dobra. Pani mi powie, czy przewróciła się pani podczas tej akcji? No tak, tutaj sobie położyłam się w głowę, ale no, na razie nic się nie dzieje złego. Dobrze, to najważniejsze. Dobra, zrobić pani badanie urazowe. Ja sobie ocenię pani źrenicę, spojrzę w nie. Wszystko widzę, że w porządku. Pani mi powie, co pani czuje, że teraz panią boli najbardziej? Nie, no to tutaj się uderzyłam, no to wiadomo od uderzenia, bo tak na bok, tak się, dobra, że tak powiem, przytulałam tutaj. To tak. Dobra. Ten i tutaj trochę. Siema. Pani przewróciła się, doznała tylko takiego urazu głowy, wiesz, powierzchownego. Jakichś tam obrażeń innych nie odczuwa. Źrenice symetryczne. Czy pani życzy sobie z nami jechać do szpitala? Tak. No wiem, bo też dopiero przyjechaliśmy. Aha. Cześć, jak to? Dobra, to jadę. Bulwary, ten, uraz głowy, rowerzysta, no. Bo tu już przekazałem systemowi, to mogę jechać. No hej. Trzymajcie się, kochani, lecę, bo tam uraz głowy jest na bulwarach Wiślanych. Hej. Dobra, włącz. Dobra, weź plecak. Siemano. Dzień dobry. Witam pana serdecznie, ratownik medyczny Marcin Borkowski. Szanowny pan, powie, co się wydarzyło? Wydarzyło się, piasek jest na tym. Poślizgnął się pan, jak tak? Po lodzie. Rozumiem. No, o. Raz, dwa, trzy. Dosyć duża ta rana tutaj na przedramieniu. Tutaj jest dosyć dobra, taka nieprzyjemna. Dobra. Ty zrób panu badanie urazowe. Okej. Okay. Panu ściągniesz kask, okulary i tak dalej. Pan mi powie, czy stracił pan przytomność, czy nie? Nie. Pamięta pan wszystko, kochanie? Tak. No to dobrze. Głowa do góry.
Dobrze. Pan tą rączkę tu wyciągnie, to koleżanka panu zabezpieczy, niech pan się nie obawia. Nikt pan tu nie zabierze, na miejscu jest policja, boli jest pana? Bezpieczny. Nie boli nic. Tutaj? Nie. Nie? Oj. Serec? Zranienia? Nie mogę oddychać po prostu. Tak? A co się dzieje? Uderzył pan klatką piersiową? Tego to ja nie pamiętam. Choć pan bardzo nie obok kolejny. Aha. Może mieć połamane żebra. Trzymaj, kochana. I... Nie, no to bym czuł chyba. No tak, ale za dotknę i wtedy zobaczymy. Właśnie złamane żebro. Boli pana? No, no boli. No tak, bo ma połamane żebro. W porządku, i pani powiedz, jak on upadł, to od razu wstał, czy leżał nieprzytomny? Tutaj noga, tu, jak prostujemy. Nie, w porządku. To pan też to widział, tak? Też, tak. Super. Ja nie mogłem wstać, bo mnie tak bolało. Dobrze, słoneczko. Prawdopodobnie trzeba będzie pojechać do szpitala, kochany, zrobić rentgen tego, żeby... Tu policja jest, wszystko zabezpieczy. Wie pan co? To jest tak, że żebel się nie wkłada w gips, tylko ja daje wiem. Się środki przeciwbólowe i tak się trwa. Zamina to bandażem się. Naprzeciwko. Naprzeciwko. Czyli dobrze pani wszystko widziała, tak? I on się, nie to, że zasłapił, przewrócił, tylko się poślizgnął, tak? Poślizgnęłbym się, no to coś niesamowitego. Rozumiem. A pan mi powie, ma pan jakieś alergie, uczulenia? Nie mam. Jakieś leki pan przyjmuje na stałe albo doraźnie? Tak, na serce. Na serduszko, tak? Tak. A jakieś pan powie, posiłki dzisiaj były jedzone o której godzinie? No bo dziewiątej. O dziewiątej, tak? Tak. Dobrze, a operacje choroby, ten zawał pan jakiś miał? Miałem. Miał pan jakieś stenty założone? Nie. Nie odczuwa pan bólu w klatce piersiowej teraz? Ja zobaczę odczuwam sobie. Odczuwam cały czas. Ale chodzi o wieńcowe bóle, piekące. Tylko urazowe pan odczuwa. Tak. Tu na mostku, tak? W tak, tym miejscu. Tak. Dobra, a tutaj boli, pan mi powie? Nie. Tu jest ok. O, trochę za. No, bo to jest przyszedł żeber boli. Mhm. Brzuszek miękki, miednica stabilna, udo podłudzie całe, tu tak samo. Pan mi ściśnie rączki, tak jak pan mi chciał krzywdę zrobić. Nie pan... miałbym sumienia. Nie, ja wytrzymam. Dziękuję. Raz była taka sytuacja, że też poprosiłem pacjenta, żeby mi ścisnął ręce, tak jak chciałby krzywdę zrobić, no i poprosiłem, żeby odpuścił. I madła miał rękę. Dokładnie. Kochany, pan spojrzy na mnie, ocenię źrenicę. Źrenica jest symetryczna, że pan nie zamyka oczu, ja otworzyć oczy, ja je zasłonię od światła i zobaczymy, jak źrenice zareagują na światło. No pięknie. Wyszczerzy pan zęby? A? Dobra. Tu jak stukam, to boli, czy nie? Nie. Czyli z obrażeń mamy tak naprawdę do zaopatrzenia to przedramię, bo ono jest dosyć mocno skaleczone. To jest bardziej pościerane, kości są całe, no ale najbardziej nas niepokoi ta klatka piersiowa. Mnie też, niestety. I złamanie prawdopodobnie przyczepu do mostka żebra. Więc trzeba będzie, ja się teraz dowiem, czy jedzie do pana system, wy wzywaliście system? A, no to jedzie. Tak. Bardzo pani dziękujemy, miłego dnia życzymy. Siemasz, powiedz taką rzecz. Bulwary Wiślane, bliżej mostu Śląsko-Dąbrowskiego, rowerzysta. I wysłałeś tam kogoś? To pan sobie zrobi, jak mi prześwietli się pan. Dobra, pan ma tak, pan ma prawdopodobnie złamane żebro, bo się przewiózł na rowerze, ma takie rozcięcie dosyć duże prawego przedramienia i stłuczone oba kolana, ale stan stabilny, ja tu czekam, przekażę im. To jest budowa, to trzeba wjechać na Bulwary Wiślane. Jak budują tutaj kładkę rowerową? Jak tą kładkę rowerową budują taką, to dosłownie jest tutaj. Tak jest, tak jest, tak jest. Dziękuję bardzo. No hejka. Siema mordo. 100 lat. 100 lat, co tam? Pan starszy jechał sobie tędy. Aha. Złapał poślizg na piachu. Tak, dobrze miał kask. I teraz tak, podejrzewam, że ma złamane żebro. Ma taką płatowy uraz prawego przedramienia. I pościelane kolana. Czyli to do podszywania, a to do prześwietlenia. Przekażemy. Po której stronie żebro? Po lewej stronie bardziej zgłasza ból. Tak jak ten most, tak jakby przyszedł żebra, nie wiem. Pan zgłasza ból. Zaraz. Pana, zaproszę pana, do karetki pójdziemy.
tędy może. To dzięki. Dzięki mordeczko, no, trzymaj się. Tobie też zdróweczka, hej. Jak to mówią? Do wozu. Witam serdecznie. Pani nie mówi po polsku. Po angielsku. Speak English? Yes. What happened? I was the man of the bicycle. Yes. Pani się zderzyła z drugim bicycle. Don't understand. Dobra, ja się zajmę nim, a wy się zajmijcie nią. Dobra. Ty po polsku mówisz? Tak, tak, tak. Chodź. Co tam, przyjacielu, opowiadaj, co się stało. Nie no, zjeżdżałem tutaj na ścieżkę. Tak. A ta pani wyprzedzała się, jechała równolegle obok. Na czołówkę po prostu. Aha. Tak, no bo bardziej bokiem, tak, bo ja tylko ręką w kulej nogę dostałem. Dobra. Już, przyjacielu, obejrzymy sobie. Ja raczej nie, pokażę, a tu co jest? A tu jest rozcięcie. Pani powie, stracił pan przytomność? Nie, nie, witam. Nic nie było. Witam serdecznie. Nic nie było, nie było utraty przytomności? Nie, nie, nie. Dobra. Mamy dwie osoby, zderzyły się czołowo rowerzyści. Pan jest hulajnogą. Jest anglojęzyczna, pan jest polskojęzyczny. Porobimy opatrunki. Mniej więcej w tym miejscu. Ja zjeżdżałem z góry. Mhm. Ta pani kogoś chyba wyprzedzała. Tą nóżkę przeciął. Za mną prawdopodobnie jakiś rowerzysta jechał, ale chyba pojechał dalej. Nie ma środków. To jest mądre, zobacz. Survival. Założył się opatrunek pod paską. Tak, tak. Bardzo dobry sposób. Jakaś kobieta. No, podejrzewam, że kobieta, a nie facet. Nie będzie. To jest płatowy uraz do... To trzeba zaszyć, czy...? Powinno się. Czyli na pogotowym trzeba się? Do szpitala powinno się pojechać, to strzyć. Nie, to skapało, to... Z której to by się wydarzyło? Don't cry Argentina! Dobra. Bardzo Maria. Tutaj plasterek na opinię. Ja wolę sam podjechać na ten. Do SOR-u. Do SOR-u na przykład. Jak pan nie uderzył głową, źrenice są równe. Nie, to... ja się w ogóle nie przewróciłem. To może pan się sam udać do SOR-u, nie musi pana wieść ambulans. Bo palce chyba są całe, bo nie mógł ruszać, bo kiedyś zamałem rękę na rower. Mordki, sytuacja następująca. Pan powiedział, że sam się uda do SOR-u. Pan ma takie płatowe rozcięcie tu na rączce i tu palec troszeczkę, kości całe. Głową nie uderzył, nawet nie spadł z roweru. Źrenice no, symetryczne. Zapytalibyście środka pani, czy chce jechać do szpitala, bo ona ma taką, wiesz, na czarku. Do you want go to the hospital? No. Everything is okay? It's okay. Ona nie chce do szpitala. No to musi. A to niech pan poczeka, to ja bym tak kartę założył. Dobra. Zrobimy tylko kartę, w której pana informowaliśmy, że w ciągu 48 godzin pojawią się zawroty głowy, podwójne widzenie, bóle głowy, mdłości, to należy się udać do najbliższego SOR-u. Szkoda, że tu nie ma wjazdu żadnego na tą ścieżkę, bo faktycznie takie sytuacje są... Nie, trzeba przez rów przeskakiwać, jak spłoszona gazela. No ja jestem zachwycony, ale może koleżanki zapytać, czy jej się podoba, bo... Zachwycone, czy... Czy jazdą z Borkosiem? Czy jazdą szybkim ambulansem? Wszystkim. Samochód fajny i Borkos fajny. No i to najważniejsze. Pełnoletnia w ogóle jest? Mhm. How old are you? Excuse me? 20 lat. To odpowiada za siebie. Okay. You don't sit on sidewalk. We go to the car and wait on your friend, okay? Okay. Yeah. Okay. You car slowly, please. Chcesz ją do karetki czy do radiowozu? Do radiowozu, dobra. Zamknę ci. Puścić dziewczynę wolno, to od razu za mundurem dziewczyny sznurem. A co masz faceta też mundurowego? Nie, ale też się ze mnie śmieją. Ale jakaś cakula, aha.
Bo wyglądasz na naprawdę dziewczynę kulturalną, a on to insynuują. No właśnie. No. No. Robicie mi antyreklamę wszędzie. Tak. Jak ona sobie ułoży życie w pogotowiu przy was? Czyli to pewnie. Na innym dyżurze może sobie ułożę. Dziękuję wam bardzo za współpracę, miło było. Żółwik, trzymajcie się cieplutko. I uważajcie na siebie, kochani. To bardziej wy. Dzięki. Zdrówka panu życzę. Do widzenia pani, miłego dnia. Witam serdecznie, ratownik medyczny Marcin Burkowski. Co się stało? Co się stało? Zdarzenie drogowe. Znaczy się, no bo było uderzenie, bo... Aha, dobra, spokojnie. Pani jechała motorem? No ja byłam pasażerką mojego dorzeczonego. Pan jechał, dobra. Pani siedziała z tyłu. No. Miała pani kask, czy nie? No miałam. Miała pani kask. Z głową jest wszystko w porządku, generalnie tylko nogę. Prawa? Pod udzie czy udo? Od kolana w dół. Pod udzie. Kask był... I kreplać. I co? Kreplać i czuję. Tak, może być otwarte złamanie, zaraz to sprawdzimy. Słuchaj, nie masz informacji, czy te niebiescy jadą? Kto? Niebiescy. Na pewno, jak wszystkie służby, to i my. Cześć. Cześć. Pani ma prawdopodobnie otwarte złamanie pod udzia, zaraz sprawdzimy, potniemy. Jakbyś zrobiła badanie urazowe, zobaczyła, czy coś jeszcze ma. Jatne ciuchy, proszę pani. Trzeba unieruchomić i prześwietlić, zrobić rentgen. Nic nie boli, tak? Okej? Dobra. Ale mogę na pierwsza w ogóle. Dzięki. O, moje. Daję but. Ale spuchła, ja pito, ale mogę na nią nie patrzeć. Może pani nie patrzeć na swoją nogę. Niech pani patrzy na moją nogę. O, bardzo dobrze. Teraz tak, ja sobie ją lekko pomożesz, przyjacielu. Ty asekuruj stopę, ja pod łudzie, a dziewczyna zawija. Tak. No boli tak jakby taki reumatyczny bólem. To może się już zaczęło. Skąd ty nie jesteś najmłodsza? No jeszcze blisko. Ale od dzieciństwa mam problemy, więc... Nie, żartujesz. Nie, ale spokojnie. Młoda dziewczyna, jesteś piękna, oczytana, daj spokój. Wszystko przyjedzie system, bo ja do swojej, w swojej karetce nie mam noszy. Jestem first response, tak? Czyli udzielam pomocy wstępu. Dobra, i teraz zawiniemy stopę. Czy masz wątko za stopę? Dobra. Tu masz telefon. Cześć, witam. Siema, mordeczko. Cześć. Pani pasażerka motocykla siedziała z tyłu, z kimś się chyba zderzyli bądź hamowali ostro. Pani upadła, była w kasku, źrenice symetryczne w badaniu urazowym. Nic się więcej nie stało, trochę bólu w odcinku krzyżowym kręgosłupa. Tutaj zgłasza bolesność, jest taka dziurka, ale nie wydaje mi się, że to jest otwarte złamanie, tylko możliwe, że jakiś plastik zrobił dziurkę. Zgłasza, że boli bardzo, to unieruchomiliśmy. Pani do tej pory tylko jest. Pan jechał, pan spadł, ale te kocie ruchy spowodowały, że nic mu się nie stało. A to też was przysłali? Nie, dwa. No, dwie. Bo były, że dwie osoby się wywaliły. A dlatego? Tak? To co, Łukasz, wybierzemy czela. No weźmiemy panią Nowarską. Słuchajcie, niech wezmą najlepsi, czyli wy. No dobra. To idźcie. Siema, mordo. No, znowu się spotykamy. Widzi pani, losy o panią ciągną, kto ma panią zabrać. Ja też wychodzę z założenia, że lepiej spóźnić się na pociąg, niż nie pojechać wcale, ale niestety, reorganizacja. Dobra. My przeasakurujemy to. Jest. Dobra. Co powiedział? Pod głowę. Ja to wezmę. Raz, dwa, trzy. Dobra, bierzemy. Masz wujka numer? To tam jest mój dokument, bo to jest potrzebne. Proszę, jest masz dokument.
Co tam mordeczko? Pytanko mam odnośnie szyny, bo tam... Bo oni użyli, strażacy dali mi szynę, jedną szynę. Pan myśli, że jest łamany? Wie pan co, ja próbowałem sprawdzić, czy kości chodzą i nie chodzą, ale ona zgłasza bolesność. Może być pęknięta kość, nie musi być przemieszczona, ale może być pęknięta. Więc trzeba zrobić rentgen. Trzymaj się, przyjaciel. Do następnego. Cześć, Siemka. Mm-hmm.